Cześć, tu Mamik. Dzisiaj ostatni bastion wyciągnięty na stół, także zapraszam na zasady. Okej, mamy planszetkę przygotowaną, rozłożoną dla dwóch graczy, którzy muszą usiąść naprzeciwko siebie. Przygotowujemy bastion z 9 płytek, 4 krainy, planszetkę gracza, żetony i czaszki oraz karty. Teraz Wam wytłumaczę, jak to wszystko poukładać. Planszę bastionu układamy kwadrat z takich czterech części. Płytki bastionu układamy losowo. Do tego w trzech miejscach kładziemy figurkę wózka, sztandar i sieć. Nasze figurki kładziemy na środku. I tak mamy przygotowaną planszetkę. Talię potworów przygotowujemy w ten sposób, że tasujemy wszystkie karty potworów. Wybieramy w zależności od poziomu karty bossa. Plus za każdego gracza, który nie jest w grze, odejmujemy 4 karty, czyli w tym wypadku 8. Wybieramy jednego potwora z tych i wtasujemy go, wkładziemy go pod 8 kartę od spodu. Tak i przykrywamy. To jest talia potworów, z których będziemy dobierać sobie karty. W grze będziemy mieli bohaterów, których musimy wybrać sobie, bądź wylosować na początku gry. Każdy bohater ma inną zdolność. Jest ich 8. Powiedzmy, że sobie zostawimy tego. Teraz musimy przygotować początkowy zestaw, czyli tak. Serduszka, żeton mobilizacji i żeton odpowiadający krainie. Są 4 krainy, więc tutaj jest czerwony żeton. Oraz wziąć figurkę naszego bohatera i włożyć ją podstawkę koloru naszej planszetki. Tak zostaje przygotowana każda z planszetek gracza. Gdzie mamy 4 krainy, każdy potwór wchodzi na daną krainę i do tego mamy czarnego, czyli tak zwany joker, który będzie wchodził zawsze do nas, do aktywnego gracza. Co mamy na kartach? Na kartach mamy 3 opcje, czyli to, co będzie się działo na wejściu. W tym wypadku, jak wejdzie ten potwór do gry, musimy dociągnąć następnego. Tu jest efekt, który będzie stały. Może być ten, może być wkładanie czaszki, może być odrzucenie żetonu i efekt końcowy, który czasami jest dobry, a czasami jest zły. Czyli efekt końcowy, kiedy będziemy zabijać potwora. W grze mamy kości, którymi będziemy walczyć z potworami. Na kościach mamy wszystkie kolory, czyli tych 5 potworów, plus biały, który jest joker. Jedna kość, która jest przypisana do jednego bohatera i kość czarna, którą będziemy rzucać, kiedy bohater nas będzie zmuszał do tego. Po rzucie rozpatrujemy. W tym momencie jest odrzucenie żetonu okrągłego, utrata życia, utrata obydwóch, potwór, jedna pusta i czaszka, która wchodzi na bastion. Co mamy na naszym bastionie? W naszym bastionie jest 9 płytek. Każda z płytek ma inną akcję. Akcję wykonujemy w ten sposób, że jeśli jesteśmy na danej płytce lub się ruszamy, zamiast walczyć, będziemy aktywować sobie płytkę lub też z żetonu mobilizacji możemy to zrobić. Tu będziemy kulać kośćmi. To, co nam wypadnie, czyli w tym momencie czarny i biały. Biały jest jokerem, czyli dostaniemy czarny żeton i wybierzemy sobie, jaki chcemy. Tu będziemy wywieszać sztandar bądź zmieniać jeden z tych 5, czyli powiedzmy, że czerwone wywiesimy. I w tym momencie mamy zniżkę na czerwonych potworów. Tu przekazujemy żeton, czyli dajemy żeton danemu graczowi, plus możemy go uleczyć, jeśli jest zabity, czyli w tym drugim stanie. Tu będziemy rzucać sieć. Sieć rzucamy na potwora, na tą jego środkową zdolność, która jest w momencie rozpatrywania fazy hordy nieaktywna. Następnie ściągamy czachy. Jeśli mamy czachy na planszy, bądź na karcie potwora, bądź też na naszej planszetce gracza, możemy usunąć 2 czaszki. W tym miejscu będziemy zamieniać karty. W tym, odrzucając żeton, możemy usunąć potwora z gry. W tym będziemy kłaść wózek w dane miejsce w momencie wchodzenia tam karty.
Wózek się aktywuje i karta jest usuwana z gry. Tu będziemy się leczyć, czyli dostawać jedno życie, plus mamy jeden dodatkowy ruch, gdzieś możemy przeskoczyć. Trzy kafelki mają oznaczenie, że nie działają na naszego bossa. Gra składa się z tur. Każdy gracz w swojej turze ma dwie fazy. Pierwsza faza to jest horda, gdzie sprawdza swoją planszetkę. Tu mamy podpowiadajkę. Jeśli mamy wolne miejsce, dobieramy kartę. Karta ma kolor, który jest dopasowany do planszy. Wkładamy sobie miejsce, w które chcemy. Jeśli wyszłaby na przykład taka karta, idzie odpowiednio obok. My decydujemy, w które miejsce ma iść. Po rozpatrzeniu tej fazy i rozpatrzeniu efektów karty mamy fazę bohatera. Faza bohatera składa się z dwóch praktycznie akcji. Akcji ruchu, gdzie nasz bohater może się poruszyć o jedno pole, po skosach też, czyli ze środka wszędzie dojdziemy. Akcji płytki, czyli jeśli staniemy na płytce, możemy wykorzystać tę akcję. Bądź, jeśli byśmy byli tu i mamy potwora, walczymy z potworem. W pierwszej fazie hordy sprawdzamy naszą planszetkę. Patrzymy, co się dzieje, czyli tak, tu wchodzi czaszka na kartę. Tu musimy odrzucić okrągły żeton, czyli albo jeden z tych, albo ten. Powiedzmy, że odrzucamy ten. Jeśli mamy jeszcze miejsce, dobieramy kartę. Jeśli w następnym ruchu by doszło do tej samej sytuacji, sprawdzamy znowu. To wchodzi czaszka na bastion. Tu znów musimy odrzucić żeton. Tutaj wchodzi czaszka. Sprawdzamy. Mamy komplet, czyli mamy 3. Musimy wykonać akcję z planszy, czyli w tym momencie odrzucić życie. Akcja walki wygląda w ten sposób, że gracz przesuwa się i ma prawo walczyć z potworem, który jest naprzeciwko niego. W czterech rogach jest możliwość walki z dwoma potworami. Walka przebiega w ten sposób, że gracz, który walczy, rzuca kośćmi, sprawdza wynik. W tym momencie mamy 3 czerwone, 1 biały. Możemy walczyć z tym czerwonym. Do tego sprawdzamy, czy jest jakiś standard wywieszony, co nam obniża. Czyli w tym momencie możemy wydać 2 kości. Jedną za standard i jeden żeton. Co daje nam 4 i możliwość już usunięcia jednej czaszki, powiedzmy, że z tej karty. Jeśli byłoby nas stać, czyli powiedzmy, żebyśmy mieli ten zielony, jesteśmy w stanie walczyć z drugim potworem, czyli wydajemy tą białą kość i żeton, czyli te 2, które są potrzebne. Potwór jest usuwany z gry, ale gdy wchodzi, jego akcja specjalna jest taka, że rzucamy czarną kością. Jeśli czaszka jest na kaflu bastionu, w tym momencie ta akcja jest nieaktywna. Czyli nawet jeśli bym był tym bohaterem na tym kaflu, nie był w stanie bym wykonać tej akcji, ponieważ jest tam czaszka. Jedyna możliwość wykonania tej akcji jest akcja żetonu mobilizacji. Gra kończy się w momencie, kiedy wejdą na nasz bastion 3 czaszki, czyli w tym momencie mamy 2. Powiedzmy, że jest tura czerwonego i wchodzi 3. czaszka, to zakończa naszą grę. Gra kończy się również, gdy wszyscy bohaterowie zginą oraz kiedy pokonamy tego czerwonego bossa lub jeśli boss wyjdzie, a my nie zdążymy go zabić, tutaj ta końcowa talia nam będzie odliczać rundy do końca gry. Ok, jesteśmy po zasadach. Jak widzieliście, gameplaya nie było, bo gameplay będzie z Litką. Pogramy sobie. A co o ostatnim bastionie mogę powiedzieć? No Ghost Trolley, taki troszkę przerobione. Dla mnie lepiej klimatycznie, bo tutaj troszkę to ładnie wygląda. Każdy bohater ma swoje zdolności, wiadomo, kilku jest przegiętych. Tak jak ten, co wam pokazywałem, co bierze żeton. Plus jeszcze jest jedna pani, która robi 2 akcje, czyli może walczyć i może wziąć efekt z kafelka.
Poza tym bardzo ciężka gra praktycznie. Kooperacja, w której więcej będziemy przegrywać niż wygrywać. Bossy, troszkę ich mamy. Możliwość zwiększenia poziomu, czyli dodaniu kilku bossów, żebyśmy wygrali. Do tego figurki, troszkę plastiku. Można go pomalować, tak jak tutaj mamy. Ci, co nie lubią, to oczywiście losowość, która jest na poziomie wysokim, bo mamy kości. Troszeczkę te żetony nam ją niwelują, ale niestety tutaj jest dosyć mocna ta losowość. Regrywalność bardzo duża, cały stos kart. Do tego musimy je podprzetasować, kości, także cały czas. Kooperacyjnie to jest dosyć fajnie. Jedną rzecz, co wam nie powiedziałem, to podczas walki, jeśli jesteśmy razem, możemy sobie podrzucać żetony. Nie możemy się wymieniać, tylko gracz, który walczy, będzie ten żeton mógł pozyskać od gracza, który jest obok, czyli powiedzmy, że mu pomaga. Do tego te trzy czaszki, które wchodzą na nasz bastion, na karty, gdzie już tak trochę potęgują, gdzie już w pewnym momencie widzimy, że przegraliśmy, a jeszcze się coś uda zrobić. Także ostatni bastion ja polecam. W porównaniu do Ghost Story troszkę bardziej mi się podoba. No ale jak dołożymy do Ghost Story już dodatki, to troszkę tutaj ostatni bastion przegrywa. Także na tą chwilę ja polecam. Dzięki i do zobaczenia.